Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos. Witajcie, cześć cwaniaki, no i co, zaczynamy kolejny odcinek, tym razem już w pełni z dźwiękiem, głosem i wszystkimi różnościami. Proszę, wybaczcie mi dwa poprzednie odcinki, ale niestety okazało się, że po jakiejś chyba aktualizacji albo Windowsa, albo OBS-a coś tam nie do końca zagrało i po prostu OBS nie wychwycił źródła dźwięku w postaci mojego interfejsu audio, no i klops wyszedł, nie nagrało mi zupełnie dźwięków, także sorry guys, naprawdę wielka moja wina, powinienem to sprawdzać na bieżąco, oczywiście popsułem, także wybaczcie, ale już dzisiaj wszystko powinno być super ładnie, wyśmienicie, także możemy zacząć zabawę od polowania. Dzisiaj jeszcze dajcie mi moje takie małe guilty pleasure, żeby sobie pobiegać i się pobawić, postrzelać, pozwiedzać, więc dzisiaj będziemy dalej podróżować po wyspie i zwiedzać ją, ponieważ ostatnio spędziliśmy bardzo dużo czasu siedząc w mieście, więc wydaje mi się, że fajną alternatywą będzie teraz popatrzeć, co się znajduje na tej wyspie, znaleźć różne ciekawe miejsca, odwiedzić różnych fajnych ludzi, zebrać dużo również towarów, ponieważ niedługo zostaniemy czeladnikiem w mieście, no i różne towary nam się przydadzą, a w oddali widzę twierdzę, to chyba będzie twierdza tych ziomeczków, wilków jakieś tam, jakieś tam wilcy siedzą i udają, że ich nie ma w domu, bo nikogo jeszcze nie widzę. Bardzo dużo pełzaczy na tym pagórku. Wydaje mi się, że zaraz zajrzę i zobaczę, co tam ciekawego. Tu nawet jakiś wodospadzik sobie leci z góry. Jest dynie, są dynie i jest farmer. I coś do podniesienia to było jeszcze. Stara moneta na górze. Idealnie. Jest jakaś farmereczka. No i na górze właśnie widzę... Widzę już jakąś warownię chyba. O, i skrzynię z tyłu na magazynie, także za chwilę też ją sprawdzę, zmacam. No i tak, zaczniemy sobie właśnie może od zwiedzenia tutaj tego miejsca. W sumie dynie chyba jakbym im zabrał, to oni nie będą jakoś bardzo mnie bić za to. A może zrobimy sobie jakieś żarcie z dyni, więc warto zebrać póki co troszeczkę plonów. Zresztą zobaczcie, jakie duże, ładne jeszcze im zostają, także nie ma strachu. Z głodu nie umrą na pewno, jak parę dyni im zniknie z pola. Czy jest tu ktoś ważny dla mnie? Widzę, że tu jakiś myśliciel, nie, on tylko przerwę w pracy robi. W ogóle fajne miejsce na ognisko tutaj sobie zrobili. Ciekawe, dlaczego akurat w tym punkcie. Może ono też jest do czegoś ważne. To miejsce węgiel wezmę. Może się też kiedyś do czegoś przydać. Więcej zębaczy, świetnie. O, tylko ciekawe, dlaczego te zębacze stoją akurat tam w miejscu tej nieskończonej chyba budowli, albo jakiejś windy towarowej. Pewnie też będzie trzeba je pokonać, ale to spoko. I w sumie pełzacze wojowniki, można było też spróbować pokonać. Ale cieszę się, że dzisiaj już bez problemów technicznych, mam nadzieję, będzie wszystko. I żeby prewencyjnie, jeszcze taka tutaj dzing zrobiłem, zrobiłem sobie save'a na start odcinka, dzięki czemu jeśli bym zauważył, że coś jest nie tak, to wtedy będę miał zawsze początkowego save'a i będę mógł jeszcze na raz nagrać na przykład odcinek, jakby była jakaś bardzo duża lipa. Także w razie czego jestem przygotowany. I co? Lewo, lewo, aj. Lewo, lewo, lewo. Lewitny kuferek, a w nim kompot z dyni. Przepis na kompot z dyni. Surowe mięso oraz dynie same w sobie. No to świetnie, będziemy mogli teraz kompocik. Ale kompot z dyni? What the fuck? Co to jest? Okej, <Okay. śmiech> nie wiem, czy bym pił coś takiego. Raczej mała szansa. Okej, okay, tam w oddali jakaś pochodnia, tam korzeń leczniczy, do którego się póki co nie dostanę. Więcej bełtów i w ogóle. Dobra, widzę, że są tu ludzie. To u gościu wygląda jak jakiś myśliwy, ma fajny łuk. Nelson, cześć! Siema, siema. O, widzę, że trudna kradzież i już sakiewki nie ma. Kim tu jesteś, cwajaczku? Ojciec obdarzył mnie imieniem Nelson. Ach, oczywiście. Przecież musi być w stylu naszych przodków. Wielka rodzina z wielkimi łowieckimi tradycjami. Łowiectwo. Prowadzimy z ojcem i siostrą zakład łuczarski. Więc jeśli chcesz coś kupić, coś przydatnego na polowaniu, no zajrzyj do mojej siostry, Lucy. Okej, okay, pewnie. Ładny łuk. Oddałbym ci go, gdyby ojciec nie połamałby mi za to nóg. O czym ty mówisz? Okay. Ojciec mój, Gaston, jest myśliwym, tak jak jego ojciec i każdy mój przodek. Za chwilę skończę 20 lat i zgodnie z naszym zwyczajem muszę przynieść róg cieniostwora. W czym problem? W czym problem? Widziałeś kiedyś cieniostwora? W tym, że ja nie jestem myśliwym. Rozszarpałby mnie na strzępy. Brr. Wolę o tym nie myśleć. Ale czekaj, ty wyglądasz na doświadczonego wojownika. Mógłbyś mi pomóc. Ty, nie przesadzaj, chłopie. Ja to ledwo co... Ale w sumie ty. W sumie? Czemu cieniostworkę opolować? Bałem się o tym komukolwiek powiedzieć. Dobrze, że trafiłem na porządnego gościa. Od pokoleń każdy w mojej rodzinie był myśliwym. Zazdroszczę mojej siostrze, Lucy.
że może spokojnie się uczyć i zajmować handlem. 100 razy bardziej wolałbym udać się do klasztoru, zdobywać wiedzę, szacunek. Nigdy nie czułem pociągu do łowiectwa. Ojca to nie obchodzi. Mam być myśliwym i już. Jednego syna stracił podczas polowania, a ja będę kolejny. To nie fajnie. Naprawdę nie fajnie. Okej, na pewno nie da się przejmować. Czego oczekujesz? Nie możesz po prostu kupić tego rogu? A nie możesz kupić? Nie możesz po prostu kupić tego rogu i powiedzieć ojcu, że go zdobyłem. Trochę kwasior. Nie, to się nie uda. Muszę zdobyć ten róg uczciwie albo zginąć. Okej. Czego więc ode mnie byś oczekiwał? Czego więc ode mnie oczekujesz? Chodźmy razem na polowanie. Może we dwójkę uda nam się tego dokonać. Chcesz zabić cieniostwora? Muszę! Na litość bogów, nie słuchasz mnie? Dobrze zapłacę. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Będę na ciebie czekał w pobliżu wieży sygnałowej. Okej, pewnie. Na pewno nie da się przemówić ojcu? Na pewno nie da się przemówić twojemu ojcu do rozsądku? W żaden sposób? Próbowałem wiele razy, ale skończyło się tylko piekącym tyłkiem. Aha. Nie. Nie jestem w stanie go przekonać. Okej. Szkoda. No dobra, w takim razie trzeba to zrobić. Chyba się nie rozmyśliłeś. Widzimy się pod wieżą strażniczą. Jasne. Czy będziesz tam od razu... Idziesz tam od razu. Może warto by było się z nim przejść też, bo ja nie wiem za bardzo jaka ta wieża jakaś jest. Sygnałowa? Wieża sygnałowa? Okej. Okay. Może zróbmy tak, że ja pójdę z Nelsonem od razu i widzimy się na miejscu, gdy dotrzemy już tam, gdzie mamy dotrzeć. Za bardzo nie wiem, gdzie on idzie, także widzimy się za momencik. Okej, Swianki, jak przed chwilą widzieliście, jacyś uciekinierzy zaatakowali mnie, dodatkowo mieli klucz i jakiś list do gościa z Wilczego Leża. Niestety ten kupiec nie dojechał na miejsce, miał tutaj jakieś lutnie, trochę złota i inne towary. Gościu, jak widzicie, Nelson dostał w pierdy i to takie solidne od golemiarza i chyba od mojej strzały jednej, także prawie nie przeżył dojścia do wieży sygnałowej. Boję się, że za chwilę coś go zeżre, dlatego lepiej zrobić jeszcze jednego save'a. No cóż, jedna moja strzała gdzieś tam przypadkiem go trafiła. Ten list od przyjaciela, zajrzyjmy od razu, jeśli go kiedykolwiek znajdę w tej kupie syfu, który mam i będę musiał w końcu posprzątać. Gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Inni kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że sieją takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie. Ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu Drwali możesz dostać się idąc przez rzekę. Przed łukiem skalnym wejdź do wody i po chwili brodzenia będziesz w obozie węglarzy. Zapomniałem ci powiedzieć, więc zostawiam ten list. Pamiętaj, pilnuj amuletu jak oka w głowie. Jakiś amulet jak oka w głowie. My mamy oczywiście jakiś klucz, tu jest jakaś jakby ala skrzynka? O, sam nie wiem. Jakiś klucz. O, srebrna skrzyneczka. Możliwe, że to w niej jest amulet, a klucz był potrzebny do jego otwarcia. W sumie z tego, co kojarzę, to można... O, gobliniarskie. Siema, co wy tu robicie w sumie? Jakim cudem wy jeszcze żyjecie? Raz, dwa, trzy i po robocie! O kurde, zdążył mnie walnąć na łeb. Także widzicie sami, że całkiem ciekawa sprawa. Tam na dole kolejna farma dyni i wieża sygnałowa. Tak się zastanawiałem, czy mu chodzi o wieżę sygnałową właśnie tamtą jedyną, która jest właściwie tutaj w okolicy i tak, czyli on kawał drugi chce przebić. Zobaczmy, czy ten srebrny guwer mogę otworzyć. Oczywiście na początek jeszcze otwórzmy pieniążki, bo widzę, że stuwa się trzyma. Mamy 3000 sztuk złota, także niezłe sianko. Srebrna skrzynka, w środku jest coś ciężkiego. Amulet ze srebrnej skrzynki otrzymałeś. Nieźle. Nie wiem, czy to był jakiś konkretny amulet. Sprawdźmy tu w amuletach. Amulet pancerza, mocnych kości, starego awanturnika i ze srebrnej skrzynki. Znalazłem go w srebrnej skrzynce na ścieżce do węglarzy. Premia do maksymalnych punktów trafień 10. Czyli nic specjalnego tak naprawdę, ale okej. Okay, może będzie potrzebny do jakiegoś zadania. Kto wie. A teraz pędzę dalej w stronę wieży sygnałowej. Mam nadzieję, że Nelson jeszcze żyje. Tutaj w ogóle śmiesznie, bo jeden uciekinier był niewidzialny przez to, że pancerz mu się zbagował. To co? Biegnę w stronę wieży sygnałowej. Widzimy się za moment. Mam nadzieję, że będziemy polować na jakiegoś grubego zwierza. No i Cwajanki, jestem obok Nelsona. Jak widzicie, już zapolować na cieniostwora? Się rozgląda. A ty? Ja? Pewnie. Tak, prowadź. Niech Adanos ma nas w swojej opiece.
No, także krew myśliwego, nowy wpis. Mam nadzieję, że damy radę pokonać cieniostwora. Ja nie wiem za bardzo, gdzie tego cieniostwora gościu widział, tu w okolicy, ale spoko. My już tu pozwiedzaliśmy, także jest nieźle. Wiem, że Nelson jest bardzo cienkim. W ogóle tam, o, wioska tam w oddali była, jak pięknie. Ja już oczywiście tutaj niedźwiadki wyklepałem i tak dalej, więc cieniostwór... w okolicy tutaj cieniostwór rzeczywiście był, ale szkoda, że go nie zabiłem wcześniej. Może by się zrespił, by były dwa. No ale... Rzeczywiście, gdzieś tu w tej okolicy był. W ogóle to myślałem bardziej, że się pokręcę tam przy tym wilczym leżu, a się okazało, że poleciałem na jakiś turbo wypas, wielką przygodę z Nelsonem na drugą część wyspy, a chciałem zwiedzać tą drugą, inną, bo tu już żeśmy byli, więc wiecie, cios samo oglądać po dwa razy to nie jest fajna sprawa. Także no cóż, dzisiaj wyjątkowo pomożemy biednemu Nelsonowi, niech chłop rośnie i będzie... O, widzę już się stwora. Dobra, sejwik jeszcze jeden się przyda, może być nawet na tym sejwie i liczmy na cud, hehe, bo się przyda. O cholera! Jest tam! Widzisz? No widzę. Widzę. Spory jest. Zmywamy się! Nie chcę tu umierać. Ale penisz, chłopie. Nie możemy teraz się wycofać. Stój tutaj i osłaniaj mnie. Ja też nie. Dawaj, lecimy. Nie możemy się teraz wycofać. Stój tutaj i osłaniaj mnie. Spróbuję go zaskoczyć. Dobrze. Ufam ci. To będzie ostatni błąd, jaki popełnisz chyba, typie. Dobra, ładujmy cieniostwora. Ja wiem, w ostatnim odcinku chyba mówiłem, że mała szansa jest na to, że go pokonam, ale w dwie osoby będzie o wiele prościej. Zwłaszcza, że mógłbym przyzwać sobie jeszcze jakiegoś wilczarza na przykład tutaj do pomocy, który by go chapał w dupsko i w ten sposób też może by było nieźle. Także zobaczmy, chociaż chyba wilka to załaduje na strzała. Cześć wilczku, słuchaj, mamy tutaj takiego grubasa cieniostwora, bydlaka śmierdziela. Trafiłem go? Trafiłem go. Nie zadam mu żadnych obrażeń, także elegancko. Nieźle, czy mój wilczek... Tak, mój wilczek będzie go wkurzał. O nie! Wjechał w Nelsona! Nie! Zostaw Nelsona, ty kurde parszywa bestio! Potężnej postury i wzrostu. Niech to szlak. Okej, Nelson znowu jest targetem. Ja jestem... Fuck! Ja też jestem super mocny! Niech to szlak! Myślałem, że wilk będzie trochę więcej agro przejmował na siebie. Muszę pilnować, żeby Nelson nie dostawał wpierdów, a jak agro przeskakuje na mnie, to żebym ja nie dostawał. To nie jest wcale prosta sprawa. Podzielić agro na dwa cele. Oczywiście ten wilk, nie wiem, czy będzie nam bardziej pomagał, czy psuł, ale zawsze jakiś DPS będzie tam w dupkę wchodził cieniostworowi, także wydaje mi się, że może zostać. Tylko muszę stać bliżej Nelsona, najlepiej naprzeciwko. Próbuję wymyślić teraz taktykę na tego cieniostworka. Dajcie mi chwilkę, myślę, że zobaczycie tutaj w przerwie nabicie walkę z tym cieniostworem. Także widzimy się za moment. No i mamy to cwaniaki. Udało się! Nie wiem, jak ci dziękować. Bez ciebie nie miałbym szans. Daj spokój, taka była umowa. Bardziej zasłużyłeś na ten róg. Proszę, dotrzymam słowa. Oto twoja nagroda. Dzięki i powodzenia. To była niezła walka. 100 sztuk złota otrzymałem. I Nelson, czy czegoś mógłbyś mnie nauczyć? Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? O! Cóż... Potrafię mniej więcej strzelać z łuku, ale nie oczekuj cudów. No i ojciec by mnie zabił, gdybym uczył cię za darmo. To słabo, ale czego byś uczył? Okej, w wilczym leżu, może mnie uczyć łuków troszeczkę. A coś o polowaniu? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Zobaczymy. Jasne, bierzmy się do roboty. Okej, i z polowania niczego mnie nie nauczy. Jesteś bardziej pojętnym uczniem niż ja. Ano. Nie jestem w stanie nauczyć cię niczego więcej. Jestem koksem, więc wiadomo. A jak teraz? Jak leci? Cóż, jakoś. Mogło być gorzej. Mogło być lepiej. Chociaż w obecnej sytuacji naszego kochanego królestwa o te lepiej będzie trudno. Tak, no cóż, udało się zapolować, cieniostwór leży, surowe mięso cieniostwora, pazurki, skóra, róg oraz kły trafiają do naszej kieszeni, zużyłem zwój spowolnienia, nie wiem za bardzo skąd go miałem, miałem tylko jedną sztukę, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś go dostanę i byłbym na przykład w stanie go przepisać, ponieważ zwój jest przekozacki, to jest jeden z fajniejszych zwojów, spowolnił tego cieniostwora na tyle, żebyśmy byliśmy w stanie go jakoś wymanewrować, puścić w maliny, no i się udało, mamy cieniostwora rozwalonego. Z tego co słyszałem, jak będziemy dużo jeść malin, to zręczność nam będzie rosła, także fajnie. To co, zjemy sobie trochę żarcia, bo w sumie nagotowałem się tyle, to czemu byśmy mieli tego i nie zrobić? Muszę zmienić też za chwilkę pierścionek, bo noszę taki, co dzięki któremu mogłem
skastować to spowolnienie, bo inaczej no nie szło, więc muszę zamienić pierścionek, który dawał mi manę i punkty trafień na mój zręczności plus 3, taki zwykły, prosty, a plus 3 zręczności zawsze do przodu, 8 dych jest, jest. No to co, fajnie, w sumie jesteśmy znowu, kurczę, w takim miejscu, gdzie żeśmy już trochę byli. Wilcze leże, te sprawy, no tutaj po prawej, to tak, kurczę, no fajnie by było udać się na przykład te rzeczy tam w okolicy trójki, czyli farmy Beremara, i albo do dziewiątki, do klasztoru, chociaż w klasztorze wydaje mi się, że nie mamy czego szukać. Także póki co chyba pobiegnę przed siebie, chociaż do tego Wilczego Leża warto będzie na pewno wrócić, bo z tego co kojarzę, tam może naprawdę być ciekawie. Ale póki co znajdźmy coś do roboty, ja biegnę przed siebie i za chwilkę wam coś na pewno pokażę. Okej, cwęki, jak widzicie, zabiłem właśnie sobie warga i trochę wyczyściłem okolice tutaj. Oczywiście w koło pełno zielska, a ja przeszedłbym sobie tutaj na dół. Jestem ciekaw, gdzie mnie ta droga zaprowadzi. O kurcze, no gdzieś mnie na pewno zaprowadzi. Nie było nas tu jeszcze, widzę, że... O, szczurki jakieś się tu zadomowiły. Dzień dobry, witam, cześć, dzień dobry. Po 50 expa za każdego. Nie mam pojęcia, jakim cudem czasami nie trafiam z takiej śmiesznej odległości, no ale bywa. A my jesteśmy na mapie, zaraz zobaczycie sami. Idziemy w stronę klasztoru, także całkiem spoko. Nie planowałem iść tędy, ale w sumie tak zachęciła mnie ta droga, że stwierdziłem, że okej, przejdziemy się. A i jest tutaj oczywiście jeszcze cwaniak, który mógłby mnie zabrać, bo widzę, że tu mamy wóz Araxosów, także będziemy mogli się stąd zawinąć w razie czego za chwilę. Zatrzymaj się! Okej. O co chodzi? Co to za obóz? Dla takich jak ty nie ma przejścia, odejdź. Obóz strażników najwyraźniej nie chcą mnie wpuścić z racji tego, że nie przynależę do tej frakcji. Także okej, spoko. Jeśli nie, to nie. A ja mógłbym się przejść w sumie tutaj do klasztoru. Oczywiście, no, tylko się rozejrzeć. Jakoś niespecjalnie mnie kręcą klasztorne klimaty. Czy tam stoi jakiś kostek na środku? Harpia! Czekaj, czekaj, czekaj. To ten klasztor to nie jest jakiś... Co to za klasztor, jak tu harpia stoi? O co chodzi? To jak ktoś idzie do klasztoru, to musi zabić harpię? What the fuck? Co to jest za dziwny sposób? Dziwna rzecz. Oczywiście cierwojactwo trzeba wytępić, z nich... O Jezu, nasionka trzeba wyciągnąć. No halo, przez ten krzak nie mogę trafić, kurde, ścierwojada. Tak silna trawa, że kurde, powstrzymuje. Mamy bardzo dużo nasionek, pewnie też zauważyliście, że z każdego takiego to wyciągamy. Także też będzie można oddać niedługo. Ale zejdźmy na plażę, zanim wejdę na most. Jak widzicie, zwiedzanko dzisiaj. Kolejne fajne miejsce trafiliśmy, także sympatycznie. I z tego co też wiem, będziemy mogli załapać się na darmową miksturkę zręczności. Znaczy teraz darmowa, wcześniej kosztowałoby nas pewnie kombinowanie. Z tego co kojarzę, to akrobatyką można się dostać w tamto miejsce, ale zdobyłem drugi zwój telekines, więc byłoby prościej za jego pomocą. I wydaje mi się, że to by była fajna sprawa. Zauważyłem ten eliksir też samemu, biegając po właśnie tym, ale tutaj pełno mułowego mirtu Dameson, można by było coś z tego ugotować. I muszelki, i rybki, i tu ktoś sobie chilluje, także zaraz do niego zagadam. No i zauważyłem eliksir w mieście, jak biegałem z telekinezą. Pokazało mi, a później pisaliście mi o nim z 23 razy w komentarzach, także wiecie. O kurde, ty w tego kraba to tak słabo idzie? Hej bro, gdzie mój damage? Co za krabąszczu najgorszy? Dlaczego mój damage taki średni w kraba teraz wjechał? Wydawało mi się, że w kraba już więcej biłem, ale najwyraźniej się myliłem. O kurde, widzicie, krabów uwielbiam po prostu. Najgorzej, że one są naprawdę bardzo wredne, a z tym moim super wielkim zasięgiem to nie jest jakaś super zabawa. Ale dobra, teraz ładne kombą pocisnąłem. Myślę, że zwiedzimy sobie tutaj ten okolice klasztoru i te tereny i skoczymy sobie do miasta. O, jeszcze jeden, świetnie. Fajnie, jakbym cię wcisnął gdzieś. O, na przykład jakbym się zbagował mi na takiej cegiełce, to bym naprawdę się nie obraził. W sumie nawet na tym murze byś mógł. O, teraz ja się zbagowałem o zwłoki twojego kumpla. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, teraz parę krytów i nie ma problemu. W sumie ta zbroja jest przewspaniała, naprawdę. Wydaje mi się, że można by było kupić pancerz ten najlepszy, jaki mogę nosić aktualnie, ten gildijny, i później sobie go ulepszyć, ale póki co ta, którą mam, jest mega kozak, także zostańmy przy niej. No i pozwiedzamy.
ogarniemy i wydaje mi się, że przydałby mi się lepszy łuk. Dlatego fajnie myślę, żeby można było zostać w końcu czeladnikiem u tej laseczki w mieście i w końcu zaszaleć, bo naprawdę, no spoko biega się z tym moim łukiem, ale jeśli mogę mieć coś lepszego za małe pieniążki i później możemy zarabiać oczywiście też na tych łukach, więc kurczę, każdy łuk to jest dobra sprawa. Punktów mamy 11, więc podstawowa nauka tworzenia łuków już byśmy mogli się nauczyć. Gdybym dobił jeszcze te 16%, to byśmy na pewno mogli nauczyć się od razu z dwóch poziomów tych łuków, więc można by było szaleć. Podejrzany tasak kolejny, hej, fajnie. Kolejny tasak do easter egga, którego wam pokażę. Już kojarzę, o co chodzi z tymi tasakami. No wiadomo, troszeczkę spoilerek poleciał tam od któregoś jednego czy drugiego cwaniaka. Tak bywa, ale chociaż teraz wiem, o co chodzi z tasakami, tylko no nie znam ich lokalizacji. Także dopóki nie znajdę wszystkich, to się sami nie dowiecie z moich ust, o co chodzi. Wolę wam to pokazać niż opowiadać, wiecie, lepiej w tę stronę. No, także cieszę się, że dzisiaj już wszystko ładnie śmiga. A tu jest przewoźnik po prostu, który mógłby mnie gdzieś zabrać. Jestem ciekaw, dokąd by mnie zabrał. Ustronie żeglarza, Silbach, Bursztynowe Wybrzeże, Klasztor, Stocznia, Port, czyli po prostu to możemy z nim się przepłynąć, więc z tego miejsca na pewno będziemy mogli się gdzieś przenieść, no bo w okolicy nie ma niczego ciekawego w sumie. Widzę, że on ma kufer, możemy spróbować go okraść i przy okazji pozbawić się trochę erek z zapisów. Dobra, otwieramy skrzynkę. Lewo i otwarte. Mamy kufer, polewka z rzecznego mirtu oraz kociołek rybaka, który już znam. Ale polewki nie znałem, co jest ciekawe w sumie. Ciekawa sprawa, że jeszcze takiego prostego przepisu nie znałem. Proszę bardzo, mamy poleweczkę i tutaj w sumie nie będę, bo znamy, można by było sprzedać. To przewoźniku, później do ciebie pewnie wpadnę jeszcze, zobaczę, czy się z tobą zabiorę, czy może kogoś z Araksu, z cwaniaczków byśmy wzięli powóz. Jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie się udamy później, będę musiał pomyśleć nad tym, ale może to będzie zmartwienie przyszłego Robina w kolejnym odcinku, kto wie. Także na razie nie ma co, pomyślimy nad podróżą. Z questów to oczywiście mamy niewiele, nic takiego nowego. Powiew północy będziemy mogli powiedzieć naszemu gardowi, że znaleźliśmy dosyć chłodne miejsce. Chociaż nie wiem, czy życie na bagnach będzie mu odpowiadało. Harpie żeśmy lali, harpie są dosyć proste, pozbędziemy się od razu na dwa strzały. Piękne doświadczenie też wpada i to darcie mordy tych harpii jest najgorsze. Ty, guzik, prawda, nie przejdzie się na drugą stronę. Klasztor jest odcięty od świata. O, cholera. Gdybym potrafił latać, to bym przeleciał na drugą stronę, ale niestety nie potrafię. I okazuje się, że guzik, nie przedostajemy się. Można by było oczywiście podpłynąć gdzieś tam. Tam widzę, że jest jakaś plaża nawet. Można by było spróbować się tam. O, a ty, a telekineza mi co podpowie? Leczenie średnich ran leży, runa po środku. O kurczę, ciekaw jestem, jak można się tam dostać bez właśnie kombinowania większego. Ja bym chętnie popłynął sobie na tą plażę, skoro jestem blisko jej. A jestem ciekaw, czy coś na niej może się znajdować. Kurde, ponieważ to wygląda świetnie, ten klasztor. Na miniaturkę się nada. Chyba, że polowanie na cięstwora, bardziej na miniaturkę, sam nie wiem. Dobra, to co? Przepłyniemy się na tamtą plażę? A, przepłyńmy się. Raz się żyje, YOLO i hyc do wody. I ja płynę, za chwilę widzimy się na plaży. Dobra, słuchajki, jesteśmy na plaży, właśnie skończyłem sejfa i zobaczmy na początek kuferek. I jedno lewo i mamy wytrychy, lodową strzałę, rdeści, kroślinki, menzurki oraz okruchy. Czyli widać, że kufer raczej spadł z klasztoru, albo nie dotarł do niego nigdy. I no cóż, nie było opcji. Ty, tu się wejdzie! Dobrze czułem, że to nie, że most to nie była jedyna droga. Oczywiście kraboszczaki tu latają. Myślę, że pojedynczo jakbym wyciągnął, to będzie prościej. Oczywiście będziemy się pewnie leczyć za chwilkę. Czy to są jakieś specjalne kraby, czy to jest ten sam krab? Co jest? Halo Steam! Piszą mi cwaniaki pewnie miłego nagrywania Robino, albo coś w tym stylu, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za oczywiście tam wiadomości, cholera jasna. Mogłem wyciszyć się na Steamie, ale teraz to już nie chcę tego robić. Dobra, panie krab, ja wolę dostać więcej obrażeń, żebyś ty szybciej zginął, bo ja nie mam czasu na takich leszczy jak ty. Myślę, że sobie po prostu cię rozwalę. O, w ten sposób, pięknie, 240 expa. Jeszcze dostaję z niego jakieś towary, także cwaniaki, to też było taktyczne posunięcie właśnie, te nasze podróżowanie. Ponieważ stwierdziłem, że skoro będę chciał się bawić w kraftowanie różnych itemów i innych dupereli, to po co płacić tym wszystkim kupcom, którzy to mają, skoro możemy po prostu sobie to znaleźć. Dlatego też stwierdziłem, że właśnie fajnie będzie chociaż takie parę odcinków poświęcić na zwiedzanie. Przy okazji zobaczymy coś więcej. Cholera, no ta modyfikacja oferuje naprawdę dużo, więc dlaczego by nie zwiedzać? To też jest część modyfikacji, więc ja lubię, uwielbiam exploring. Powiem wam, że to się najlepiej się bawię, jak mogę sobie po prostu pobiegać i popatrzeć, znaleźć różne sekrety, zobaczyć różne miejsca, poznać jakichś różnych nowych NPC-ów.
porobić dla nich różne zadania. To jest świetne, najeść z czegoś się dobrego, na przykład coś, co by mi przywróciło więcej zdrowia, poproszę. Więcej zdrowia potrzebujemy, bo dostało nam się w piździochę bardzo mocno. Ci jabłka w cieście są mega pogers, bo za odnowa punktów 80 i mamy, no, dużo jabłek ogólnie, byśmy mogli porobić sobie tego, ile wlezie. Także będę myślał, że musiał to zrobić. W sumie jestem ciekaw, ile jabłuszek potrzeba na ciastko, znaczy na jabłka w cieście. Ty, tu jakąś broń widzę i ona pewnie będzie podręczność, bo jest taka pokrzywiona. Te pokrzywione bronie to koniecznie podręczność są. I w oddali widać latarnię, w której byliśmy w poprzednim odcinku. Także jesteśmy, jak widzicie, na tym wybrzeżu tutaj. W oddali piękna latarnia, kraby zaraz będą pokonane. Oż, cholera, co ja robię? To był najgorszy atak możliwy. Ale pięknie udało się. Krabik pokonany. Kolejna głowa kraba, czyli inny syf. Otwierane muszle, czyli perły wody oczywiście. Nie, no już zrobiliśmy, ale perełki można zebrać. Tu mamy wodę i zaginiony pałasz. Skoro jest zaginiony, to znaczy, że ktoś go zgubił, czyli będziemy mogli go pewnie niedługo oddać. Zaginiony pałasz, tak jak mówiłem, wymaga 50 zręczności, przebicie 10 i 70 obrażeń. Naprawdę, naprawdę fajna broń, bardzo długa broń. Jak widzicie, do samej pięty prawie, że z tamtej perspektywy sięga. No tutaj tak do połowy buta mniej więcej. Oczywiście na sztylecie, kto widzicie sami, że tak do kolana, ale później za 15 punktów miecz Aleny, jak wejdzie, to będzie piękna sprawa. I w sumie ile mi tam tego expa brakuje? 5%, kurde, na bank. Musimy wbić 5% zanim wrócimy do miasta. Znaczy oczywiście stworzę łuk, więc będziemy mieli super maszynę do zabijania na plecach. Ja zacząłem korzystać z łuku. Jak widzicie, zacząłem korzystać więcej z łuku, zacząłem korzystać więcej z zaklęć. Wiem, co mam i z tego korzystam, bo często w modyfikacjach zdarzało się, że miałem różne, wiecie, umiejętności, czy właśnie jakieś czary, jakieś itemy i z nich w ogóle nie korzystałem. I na koniec modyfikacji zostawało mi pierdyliard różnych rzeczy, które warto było wykorzystywać w trakcie. Więc stwierdziłem, że kurde warto. Oj, cholera, ja mam jakiegoś maga, który na bank nie będzie chciał mnie wpuścić do środka. No cóż, ale warto było się przejść i przy okazji zobaczymy. Elflag. Do nas sprowadza młodzieńcze. No tak sobie przyszedłem w sumie. Szukam brata. Szukam brata, nazywa się Jorn. Nie słyszałeś o nim może? Niestety, pierwsze słyszę. Od dłuższego czasu społeczność klasztoru jest zamknięta na sprawy zewnętrzne. I nawet takie wieści tu nie docierają. Spróbuj popytać w mieście. Tam na pewno ktoś udzieli ci pomocy. Okej, okay, pewnie. Zróbmy sobie od razu kradzież. Zobaczmy, co miał przy sobie. Woreczek ze sproszkowaną rudą winko i złotówy. Czy mogę wejść do klasztoru? Nie. Przeor zakazał wpuszczania obcych. Okej. Okay. Wyjątkiem są chorzy i potrzebujący, którzy nie mają się gdzie udać. Ty mi na takiego nie wyglądasz. Mam nawet dom. Dobra, popytajmy o pierdoły. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Klasztor jest siedzibą magów wody oraz nowicjuszy od niepamiętnych lat. Służy nam za miejsce modlitw, pracy oraz kontemplacji. Jeśli lubisz historię, polecam poczytać o kompleksie w księgach. Niektóre historie związane z tym miejscem są naprawdę fascynujące. Będzie padać. Wolfzak wiedział, co robił, wyrażając zgodę na budowę tego miejsca. Bez klasztoru Archolos nie byłoby takie same. Ano, całkiem nieźle wygląda. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Pewnie już to wiesz, ale jesteśmy kapłanami Adanosa, strażnikami równowagi oraz opiekunami chorych. Odkąd Przeor nakazał nam izolację w klasztorze, nie możemy już swobodnie opuszczać tej wyspy i pomagać potrzebującym na całym Archolos. Tylko wybrani magowie posługują poza tymi murami. Większość z nich przebywa w mieście. Już byliśmy tam nawet na mieście. I co słychać? Co słychać? Stare kurły, nie chcą zdychać. Spokój. Tak, tak, no to się cieszę, fajnie macie, pozamykali się, cholera i nikogo nie wpuszczają, no słabo. Polna jagoda gdzieś w tle, no cóż, czyli guzik nie wejdziemy, nawet jakbym się postarał, może jakoś bym wchycał, ale no wiecie, może być, mogłoby się udać tam przechycać, ale jeśli jest zamknięte, to jest zamknięte z jakiegoś powodu, no i nie będę w takim razie za bardzo wnikał dlaczego. Zostawmy w spokoju tych swiańków. O, jakieś ziółko lecznicze, tylko że jest tak daleko, że nie ma szans, żebym je sięgnął. Także możemy wracać, wrócę sobie normalnie
tęsknię drogą. Wydaje mi się, że gdzieś pojedziemy z Araxos sobie wózeczkiem. No tutaj niczego ciekawego już nie znajdziemy. Możemy rozejrzeć się oczywiście za pomocą telekinezy, czy przypadkiem gdzieś tutaj w morzu czegoś nie ma, ale Sabi, widzi się, że niczego nie znajdę. Także wracamy do wózeczka i przejedziemy się w jakieś nowe miejsce. Okej, cwańki, przejdźmy się do farmy Beremara. Farmy Beremara. Bo to jest druga strona wyspy, w której nas jeszcze nie było. Lewy górny róg wyspy, z tego co kojarzę. O, i przestało padać, zrobiło się przyjemnie. I tak, dokładnie, to jest ten tutaj po lewej stronie najbardziej wysunięty na zachód obszar. I wydaje mi się, że tu by można było się rozejrzeć. Z tego co wiem, to tutaj też dostajemy... Nie wiem, czego tu szukasz, ale mam nadzieję, że nie jesteś tu, by sprawiać kłopoty. Nie, skądże. Że dostaniemy informacje o naszym... Zamierzam zbrojnie najechać na tę farmę. Zobaczmy. Masz mnie. Właśnie zamierzałem zbrojnie najechać tę farmę. Żarty się ciebie trzymają, co? Tylko, że ja nie mam ochoty ich słuchać. Ho, ho, ho. Gadaj natychmiast, co tu robisz. Albo zapytam w inny sposób. Ale się odpalił. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem obcym wstęp wolny? Albo darmowe piwo zapraszamy? Ta farma to teren Beremara. I to on ustanawia zasady. A ja pilnuję, żeby te zasady były przestrzegane. Okej. Bo tutaj prowadzi też trop odnośnie naszego brata. Na początek oczywiście za jego gościnność opróżnimy mu kieszenie. A i chyba możemy nawet zagadać do niego. Potrzebuję twojej pomocy. Świetny kadr. Dziękuję, gro. Nie wiem, co ten chłopak ci naopowiadał, ale jedno jest pewne. Gdzie jest Pablo, tam są kłopoty. Skoro już mowa o kłopotach, to jak tylko dorwę tego drania Choda, to dopiero będzie tutaj awantura. Parszywa gnida miała pójść narąbać drewna, ale pewnie sam narąbał się grogiem. Bo co innego może robić stary marynarz puszczony w samopas? Słuchaj, zrobimy tak. Znajdziesz Choda, ja będę mógł pójść na przerwę i wtedy spokojnie porozmawiamy o twojej sprawie z Pablo. Dobra, pewnie, nie ma problemu. Zaginiony zmiennik. Widzę, że to częsty problem wartowników. Gdzie mam go szukać? Gdzie szukać tego Choda? Miał pójść do lasu za farmą. Okej. Wystarczy, że skierujesz się na zachód i powinieneś na niego trafić. Rozpoznasz go po jasnej brodzie i wąsach. No i oczywiście po zapachu grogu. Tylko uważaj, żeby nie zabłądzić zbytnio na północ. W tamtych lasach czają się straszliwie niebezpieczne bestie. Okej. Kim jesteś? Na imię mi Willem. Jestem tu ochroniarzem. A ty właśnie wszedłeś na posesję Beremara. Jeśli nie masz interesu do mojego szefa, natychmiast stąd zawróć. Okej. Lecimy od góry. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja wiem? Złoto masz? Jeśli tak, to mogę ci pokazać, jak szybko machać lekką bronią. Okej, to niewiele. Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest coś, czym możesz się zająć. Ciemno się zrobiło. W wyniku podtopień mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Wiatr uszkodził młyn, a długotrwałe ulewy sprawiły, że plony zwyczajnie przegniły. Większość szkód naprawiliśmy, ale trzeba tu trochę posprzątać. Jeśli chcesz pomóc, możesz pozbierać ryby z wybrzeża na południe stąd. Okej, pewnie. Pomogę wam posprzątać brzeg. Czemu nie? Każda moneta się przyda. Co za kadr parszywy. Pomogę wam pozbierać te ryby. Dobrze. W takim razie idź drogą na południe stąd, aż miniesz młyn. Przejdź się wybrzeżem i pozbieraj tyle ryb, ile zdołasz. Za każdą z nich otrzymasz ode mnie zapłatę. Okej. Część ryb na pewno nie będzie nadawała się do zjedzenia, więc zbieraj tylko te, które wyglądają ci na świeże. W porządku. Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuca na brzeg różne śmieci. Niektóre z nich mogą okazać się cenne. Kurde, Jeśli jakieś znajdziesz, możesz je zatrzymać w ramach dodatkowej nagrody. Okej. Okay. Dzięki, wrócę niebawem. Będziemy niedługo. Wszystkie ryby, jakie udało się uzbierać, jeszcze nie zbierałem chyba rybek. Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Dokładnie. Tamten również należał kiedyś do Beremara. Z jakiegoś powodu bardzo często uderzały obok niego pioruny. Widać chyba nawet delikatnie w lewym... Może to przez tą wysokość i położenie. Któregoś dnia, po wielu tygodniach suszy, jeden w końcu uderzył prosto w wiatrak. Aj. Całość z okolicznymi zabudowaniami spłonęła w ciągu kilku chwil. Czyli to wina pioruna? I tak, od wielu lat Beremar sobie obiecuje, że go odbuduje, ale póki co nic z tego nie wyszło.
O cholera, myślałem, że to bandyci, a to jednak. Okej, okay, coś o nim powiesz? Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Bermar to gospodarz tej farmy. Wymaga dużo, ale płaci szczodrze. Wiele lat temu wykupił tę ziemię od poprzedniego właściciela, który nie radził sobie z jej zarządzaniem. Dzięki wsparciu gildii, Bermar wyłożył duży majątek na odbudowę potencjału farmy. Nieużytki zamienił w pola, a w miejscu starego młyna postawił nowy. No nieźle całkiem. Dobra, czego byś mnie nauczył? Mam nadzieję, że... Machania kosą i zręczności, ale nie chcę nic, bo i tak się nauczyło innych ludzi. Jak leci, no leci po staremu. Nie będę mu zajmował głowy, zwłaszcza, że kurde, zrobiło się dosyć ciemno i najpierw, zanim bym pogadał z ludźmi, a tu większość to farmerzy, to najpierw bym się zdrzemnął i później skoczył zobaczyć, gdzie tego chłopa wcięło i tak dalej. Czułko. Nie wiem, kto cię tu wpuścił. O, Bermar, fuck. Ale najwyraźniej muszę pogadać Sorry. O tym z Willemem. Przypadek. Czego szukasz na mojej ziemi? Mojego brata ziomeczka. Kradzież trudna. Na początek te twoje sakiewki szukam. O, dziękuję. Skórzany mieszek, ziele i 110 sztuk złota. Stówkę chciałbym, ale biedę mają w kieszeniach. Może masz pracę? Masz może dla mnie jakąś pracę? Nie potrzebuję w tym momencie dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. Powoli kończymy zbiory. I jeśli nic nagle nie zniszczy mojej farmy, to będzie mój najlepszy rok. Super. Nie dość, że ziemia dobrze obrodziła, to ceny wyższe niż w dawnych latach. Możesz porozmawiać z moimi pracownikami. Może któryś z nich będzie potrzebował pilnej pomocy. Okej. Słyszysz to? Deski słyszę. Ten dzieciak znowu zaczął swoje piłowanie. Chyba głowa mi odpadnie. W nocy piłować? Co to za chłop? To twoja farma, nie możesz go wywalić? To nie takie proste. Ten głupek z dwiema lewymi rękami to mój syn, Kyle. Sam kazałem mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby nie obijał się całymi dniami. Skąd mogłem wiedzieć, że postanowi postawić ten zbitek desek pod samym domem? Pytałeś o pracę, więc może chciałbyś się zająć moim synem? Mam się nim opiekować? Wystarczy, że pomożesz mu znaleźć mniej irytujące zajęcie. A nawet jeśli to się nie uda, to kilka godzin bez tego przeklętego hałasu też będzie dobre. Okej, okay, pewnie, brzmi fajnie. Oczywiście wiemy, kim chłop jest, więc nie będę zagadywał. Dobra, odpalamy pochodnie, bo inaczej nie będę nic widział. Kyle, czemu jesteś taką parszywą gnidą tutaj na tym społeczeństwie? O, daj ludziom spokój. Co ty robisz? Prosta kradzież? Oczywiście, jak najbardziej. No i co to jest? Cześć, co tu budujesz? Stawiam spichlerz dla mojego ojca. Muszę ci powiedzieć, że idzie mi to coraz lepiej. Będzie gdzie trzymać tegoroczne plony. Czy spichlerz nie powinien mieć drzwi? O matko. O lera, zupełnie o tym zapomniałem. Nieważne, wytnę na nie miejsce później, gdy już reszta będzie gotowa. To chyba tak nie działa, byczku. Jestem tu nowy, mógłbyś mi pokazać farmę, przynajmniej twój ojciec... A pokazałbyś mi farmę? Jestem tu nowy, mógłbyś pokazać mi farmę? Nie ma tutaj raczej nic ekscytującego. Myślisz, że czemu zabrałem się za budowanie tego spichlerza? Pracuję nad nim już prawie każdego dnia od dobrych kilku tygodni. Właściwie to zasłużyłem na jakąś przerwę. Poszukajmy czegoś ciekawszego do roboty. Masz jakieś pomysły? Ja myślę, że spanko to jest naprawdę fajny pomysł. Może wspólne polowanie? Chciałbyś wyruszyć na wspólne polowanie? Oszalałeś? Okoliczne lasy są pełne tych cholernych wilków. Nie mam zamiaru ryzykować własnego życia. O, czyli nie jesteś typem tego? Nic nie przychodzi mi do głowy. Nic nie szkodzi. Wiem, jak to jest. Czasami całymi dniami spaceruję po polach i nie wiem, co robić. Chodź, pokażę ci moje ulubione miejsce. Okej, okay. Szkoda, że nie możemy robić tego w dzień, no ale już... To jest ta jego budowla! XD, dobrze, że nie słyszę, jak go właśnie wyśmiałem, bo jest NPC-em w giereczce. Dobra, idziemy za chłopem. Wiem, że ciemnica w pizdu. Wiecie co, czy ja mogę zmienić trochę gamę na przykład? Obraz? Nie ten. Czy tutaj da się w ustawieniach tego? Można kontrast i jasność zwiększać. Jakbym zwiększył trochę jasność? Tak do 1.20 na przykład 6. Nie wiem, czy to coś da. Nie wiem, czy nie będzie za jasno znowu z drugiej strony, ale dobra. Tak nie wiem, może to coś trochę pomoże, bo wiem, że jest ciemnica w dupie, ale biegam w tej nocy, bo mnie NPC ciągają po polach jakiś i później jest lipka, no. Zobaczymy i może taka jasność będzie spoczko. Troszkę zawsze poprawi. Czy to w dzień, czy w nocy? Czy ten młyn nie jest wspaniały? A może, gdy skończy mój spichlerz, to sam zabiorę się za postawienie takiego młyna? Pomyśl tylko, jaki musi być widok tam z góry. Szkoda, że nie można od środka dostać się jakoś na dach. Mam pomysł! Co ty na to, żeby spróbować się na niego wspiąć od zewnątrz?
czy ty jesteś mądry, chłopcze? Nie, zabronię ci próbować, ale to nie, ja będę później zbierał. Okej, może to nie ja będę cię później zbierał? Nie zabronię ci próbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. Jak się spieprzysz na dół. Okej, czy on właśnie, on idzie się wspinać, czy nie? Czekajcie, oporny uczeń. Kyle wymyślił, że wespnie się na młyn swojego ojca. Dam mu moment, by uświadomił sobie, jak głupia jest ta myśl. Znaczy, ja bym chętnie spróbował. W sumie damy pewnie... Ty, serio? Macie pod samym nosem polną młodą bestię i nie możecie się jej pozbyć? Come on, guys. I olbrzymiego szczura zarazowo, który zżera wam plony. Czy wy jesteście wszyscy popierdzieleni równo? Matko boska, co to za farma? Rozkurzony mieszek widziałem gdzieś tam. To chętnie też bym zobaczył go w swojej kieszeni. Trochę ciemnica, więc fajaczki. Zaraz odpalam pochodnie, tylko szczura pozbędę się. Halo, pan szczur, ginąć mi tu, a nie. Dobra, trzymasz już coś innego w lewej dłoni. No wiem, wiem, dobra, nie odpalę się giereczką. O, ale mi swędzi jeszcze moja łapa. Dokładnie, lewa, okej, olbrzymi szczurku, daj mi co miałeś. Wydaje mi się, że niedługo będę mógł odnieść już nasiona do cwaniaka w mieście. Siema, co tam, Kyle, już wiesz co, jak? Przemyślałeś? Tak sobie myślę. Przeżyjesz bez wiesz tego? Co, może póki co sobie odpuścimy to całe wspinanie. No. Chodź, nauczę cię łowić ryby. Niedaleko stąd jest mały staw. Farmerzy mówili, że zawsze tam dobrze biorą ryby. Nie chciałbym, wiecie, żeby się okazało, że jak go zachęcę, on spadnie, zabije się i będę miał tego Beremara, czy jak mu tam... no, na głowie. Chłop, wydaje się, że tutaj trzęsie okolicą, także szkoda by było. A Kyla też szkoda, mimo że głupek, to wiecie. No, no to tak zawsze szkoda człowieka. Dobra, i co? Mamy tu rybki, widzę. Fajnie, może dostaniemy coś. Świetnie. Do tego. Są nawet wędki. Idealnie. Okej, tylko nie połam, bo nie twoje. Okej, co on zrobi właśnie? Trzymaj, ta jest dla ciebie. A. Zobaczymy, kto złowi więcej. Okej, dostałem wędkę, fajnie. Ej, wędka z Afrikola, super sprawa. Oczywiście można więcej wędek zgarnąć, ale mi wystarczy jedna. Problem mój jest taki, że jak wyciągnę wędkę, to wy nic nie będziecie widzieć. Także zróbmy to tak, że ja gdzieś tutaj upuszczę pochodnie, żeby było widać mniej więcej, co się dzieje. O, dokładnie, no co prawda nie ma tu... Ty... Jezu, myślałem, że będzie łowił na ziemi. Dobra, agent, dobra. Ciągniemy wędki. O, kurczę, on tylko ty. Tu cutscena jakaś zaraz się nam zrzuci. Czy my coś wyłowiliśmy, czy to tak... Nie wiem, coś tu się podziało i... Ej, masz coś? Nie. Cholera. Chyba nic nie ma. Ja też nie. Krzanić to łowienie ryb. Ci durni rolnicy musieli wszystkie wystraszyć. Raczej bym strzelał, że to nie rolnicy, tylko po prostu tutaj w tym miejscu nie ma ryb i nigdy nie było, ale no dobra. Wiem, co będziemy teraz robić. Okay. Wspinanie na młyn to była przesada, przyznaję. Może zaczniemy od drzewa? Okej, drzewo już brzmi lepiej. Chcesz, żebym ci pokazał, jak wspiąć się na drzewo? Chcesz, żebym ci pokazał, jak wspinać się na drzewo? Skoro już to zaproponowałeś, to chętnie spojrzę, jak robi to ktoś bardziej doświadczony. Okay. Skąd pomysł, że... Nieważne. Że jesteśmy bardziej doświadczeni? Dobra, patrz, jak to się robi. Elegancko, porny uczeń. Zaraz chłopa tutaj pokażemy mu, jak się wspina na drzewo. Ja, o kurde, tylko mnie jakoś zaraz wiewiór ugryzie w łapę i spadnę na sam dół. Najgorzej. Ale dobra, wspinam się. Ja, dawaj, Marvin, do góry, jak kangury. Dobra, łatwa essa zabawa. I co, gdzieś jeszcze wyżej muszę? O, to jest jakieś gniazdo nawet. Widzisz, to nic trudnego. Okej, wlazłem na górę i mogę sobie nawet pochycać po tym drzewie. Oh shit, to nie był dobry pomysł. Dobra, jestem na dole, hej. Widziałeś, jak to było? Twoja kolej. Okej. Okay. Kyle strzeli. Dobrze, a teraz mnie stąd ściągnij. O czym ty mówisz? Oh no. Nie przyglądałem się, jak schodzisz. Musisz mi pomóc. Skoczyłem po prostu. Oh no, jaki facepalm piękny. Okej, okay. Nigdzie się nie ruszaj, poszukam czegoś. Mam już dość, ale sobie sam. Dobra, czekaj. Nigdzie się nie ruszaj, poszukam czegoś. Chyba jakaś drabina by się przydała. Widziałem, że tutaj obok może coś stać. Okej, fajnie. Halo, czy coś tu jest? O, przesuń słomę dla Kyla. No, trochę słomy będzie chycał. Świetnie. O, udało ci się zaskoczyć. Pięknie. Cholera. Mój brzuch. Przynajmniej jesteś na dole. Następnym razem najpierw przygotuję sobie jakąś drogę powrotną, zanim zacznę się A pomyśl, wspinać. Jakbyś wlazł Mam na... Mam już chyba dość przygód młyn? Na dziś. Posiedzę tu i trochę odpocznę. Okej. Okay. Fajne to było, muszę przyznać. O, chłop, jakiś strasznie zaorało go to wspinanie.
Pomogłem Kylowi zejść z drzewa, siano nie okazało się na tyle miękkie jak myślałem i chłopak lekko się poturbował. Może to uspokoi go przynajmniej na chwilę, czas wracać do Bermara po nagrodę. Jej, mamy pięknego questa zrobionego. Będzie chwila spokoju, a my będziemy mogli udać się do łóżka i w końcu trochę tego. No, także mam nadzieję, że podbita troszeczkę jasność będzie spoczko. Wydaje mi się, że nawet dla mnie komfort grania będzie troszeczkę też lepszy. Podziałamy, popatrzymy. Może trzeba było to zrobić o wiele wcześniej, ale oczywiście po co? Ech, no kurde. Dobrze, chodźmy, powiedzmy gościowi, znajdźmy łóżko. O kurczę, to jaka wielka drabina jest. Można by po niej wejść? O, chyba nie. Ale dobra. Chodźmy do tego cwaniaka. O, jeszcze nie śpisz, to dobrze. Mam dla ciebie fajnego newsa. Zająłem się twoim synem. I żyje. I jak wam się udał dzień? Udało ci się nauczyć go czegokolwiek przydatnego? Okej. Nauczyłem go co nieco. I wbiliśmy kolejny poziom, 1000 ekspa. Mam tylko nadzieję, że zbytnio tam nie ryzykowaliście. Nie. Dobrze, że chłopak nauczył się czegokolwiek przydatnego. Następnym razem, gdy napadną go w lesie wilki, przynajmniej będzie potrafił się przed nimi schronić. Wiem, jak Kyle potrafi być uciążliwy. Dlatego tym bardziej dziękuję, że się nim zająłeś. Trzymaj. To w ramach nagrody. Pięknie, jeszcze 120 zł otrzymaliśmy, oporny uczeń, zadanie wykonane. A dodatkowo jeszcze pulpit tutaj może nam coś podpowie fajnego. Uwaga, uwaga. Mężczyzna w zdobionym kaftanie wyszedł z namiotu i rozprostował kości. Już słyszałem tę historię. Dobra, także niestety nic z tego. Ale w sumie, czy ten cwaniak ma wizję na ten kufer? Zgaduję, że pewnie ma, no ale jeszcze bym mu okradł. I czas, kurczę, nam się powoli kończy, ale i tak całkiem ładnie. O, łapy precz niestety. Prawo, 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 lewo. Okej, okay, zajrzę do kuferka. O, srebrny kielich i trochę złota. Nie warto, oczywiście nie chcę, żeby mnie brali za przestępcę. Moje lepkie rączki muszą zostać tajemnicą. Także, no cóż, nie mogę go okraść, jednak widział kątem oka, że próbuje się dobrać do jego skrzynki. No i po co tu przyszliśmy? No oczywiście te ryby możemy zebrać, możemy również zobaczyć, co się dzieje w okolicy, zapolować, zebrać więcej towarów, więc wydaje mi się, że jeszcze nie za bardzo ile czasu spędziłem na biciu cieniostwora, ile mogło mi to zająć, bo chwilę mi to zajęło, zanim odkryłem, że mam czas spowolnienia i spowolnienie uratowało mi skórę. Czy coś tu jest ciekawego? Nie wiem, czy Beremar... Tutaj w sumie jest jakiś składzik? Tu ktoś żyje w ogóle? Co tu się dzieje? Widzę, że są tutaj jakieś ten... A, farmerzy sobie śpią. Dobra, to ja też sobie chętnie pośpię. Cholera, co się dzieje? Jaj, co, idę spać, kurde, nie interesuj się. Idziemy do poranka. Przy okazji o poranku zobaczymy, czy jasność jest w miarę akceptowalna, jak wyjdziemy na przykład na dwór. Jak cwaniaki? Nie ma chyba jakiś... Nie, jest okej, okay, jest ładnie nawet. Powiem wam, że chyba to był dobry pomysł, żeby podbić jasność w ustawieniach directa. Dzięki temu będzie fajniej. No co? Jest piękny jeszcze nowy dzień. Nie wiem, ile mi zajęła bitka, ale w sumie wydaje mi się, że mamy jeszcze chwilę, żeby skoczyć gdzieś. A wydawało mi się, że widziałem jakąś plażę za młynem. W sumie w samym młynie też był jakiś skórzany mieszek, więc można by było zajrzeć do środka. I zobaczcie, że na młynie te śmigło się kręci. Kurde, ty, zarobiście. Nie, no naprawdę, powiem wam, że... Jezu, ta modyfikacja jest niesamowita. Naprawdę, to jest koks. Ej, sporo kapusty tu hodujecie. Może chyba będzie trzeba ją później pozbierać. Co to jest? Joris! O, ty masz imię w ogóle, cwaniaku. To znaczy, że z tobą będzie można coś porobić. Kurde, co ty, szczury? Serio? Szczury wam mąkę jedzą. Ludzie, ogarnijcie się. Weźcie się za jakiś, nie wiem, deratyzacja wpadła na miejsce. Jest tu również kufer. Nie wiem, czy dostanę po łbie, jak będę go próbował zmacać. Ale każdy otwarty kufer... To dobry kufer, także prawo i otwarte. Schemat na kosę. No nic szczególnego. Worki mąki akurat bardziej mi się przydadzą do gotowania. Ale w sumie kowalstwo też nie byłoby złe, żeby się nauczyć. Na górze widziałem, że jest mieszek ze złotem, więc też warto skorzystać z drabiny. Wejdziemy na górę i proszę bardzo, skorzony mieszek już na samym początku. Także chętnie go wezmę. Sprawdźmy, czy przypadkiem tutaj jeszcze jakiegoś... O kurde, co to... Dwa skórzane mieszki tu się chowały. Warto było wejść do młynka i nic tu więcej nie ma, więc spadajmy na dół. I to dosłownie spadajmy, po co komu drabina? Jak taki mały dystans. I zobaczmy, co tam powie Jorn, który się drapał po głowie. A, i dalej się... Nie, nie drapie się po głowie. Siedzi i grzeje łapki. O, na początek oczywiście czułko. Dzięki za co nieco. Kim jesteś? Zagadajmy. Nazywam się Joris. Joris, i prowadzę ten młyn. Prawda, że imponujący? No, masz szczury w nim. Trochę słabo. Rzeczywiście. Rzeczywiście, robi wrażenie. Wyszedł spod rąk najzdolniejszych cieśli Archolos, którzy wykonali go według nowego schematu. Nie przewróci go nawet najbardziej porywiste wietrzysko, a wszystko to dzięki solidnej konstrukcji i kamiennej podstawie, na której się obraca. Bermar, właściciel tej farmy, wyłożył na niego spory majątek po tym, gdy ostatnie burze zniszczyły starego koźlaka. Okej.
Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Do najmilszych osób nie należy, ale to doskonały przedsiębiorca. Gdyby nie on, ta farma już dawno byłaby zapadłą dziurą na granicy cywilizacji. Bermar dba o nią lepiej niż o własne dzieci. No w sumie tak, tego Kaela było widać, jak traktuje. Żarna mielą jak należy, a ziemia wydaje plony. Inni powiedzieliby, że to zasługa bogów, ale dla mnie to wyłącznie efekt ciężkiej pracy i oddania. Okej, a towary? Pokaż mi swoje towary. No, coś sprzedaję. Okej, u niego można kupić bardzo dużo jedzenia. U łomatko bardzo, bardzo dużo jedzenia i dodatkowo bardzo dużo różnych przepisów, z czego połowę już znam, ale i tak, muszę naprawdę ma bardzo duży asortyment, więc na pewno jeszcze do niego wpadnę i jak będę potrzebował jakiegoś konkretnego żarcia, to kupię. O, ty, polna bestia tam lata w oddali. To co, zajdziemy sobie może na tą plażę tutaj, przy okazji zbierzemy co nieco. Możemy też zapolować na tą bestię tutaj polną i w sumie, no co, zleciało. O cholera, była, tak się schowała w tych krzakach, że serio jej nie widziałem. No nieźle, ty skubana. Oczywiście jak się ta we mnie właduje, to będę miał ciężko, ale się udało. Oczywiście polny pełzacz, a nie polna bestia, ale wiecie, wszystko co polne, tym się od razu z bestią kojarzy. Także no, ale kurczę, tamta była, ty, jakaś drze się za mną jeszcze? Słyszę ewidentnie, że się jeszcze drze. Tak, była za mną jeszcze jedna, co? Jakim cudem? Przecież przed chwilą tam byłem. Trochę mnie poturbowała, ale nieźle. Na plecy mi wjechała. Chyba, że z góry jakoś spadła, bo słyszę ścierwojadę gdzieś w oddali. Szczaw królewski? No pewnie, że tak. Ciemne grzybki też mogą być. I coś jeszcze na końcówce? Nie, tu już niczego nie znajdę. Ognista pokrzywa, po której przebiegłem. Super, taka zdeptana będzie idealnie pasowała do jakiegoś tego elixirku. No i możemy wejść jeszcze wyżej, bo ścierwojady słyszę, albo zejść niżej na plażę, ale obiecałem wam, że zobaczymy sobie jeszcze plażę. Także zobaczmy ją. Oczywiście w tym miejscu będziemy w kolejnym odcinku też zwiedzać, więc spoko. Pójdziemy sobie tutaj, pójdziemy sobie tam gdzieś dalej, bo zwiedzamy i wydaje mi się, że w kolejnym odcinku już będzie można spróbować wrócić z powrotem do miasta. Mamy całkiem nieźle tutaj już wypchane kieszenie. Wygłodniały topielcu. Czy mogę cię zabić? Świetnie. Na strzała nawet. To mi się podoba. Rybki oczywiście również zbierzemy. Z nich tutaj towary. Okej, czyli te ryby też będziemy mogli sprzedać chyba ziomeczkowi. To nie było ryby? Chyba nie. Okej. Rybki, więcej towarów. Także fajnie. O kurde, w oddali jak ładnie widać ten. Jak widać w oddali ładnie wulkan, który jest zasypany całkiem. Okej, sporo wygłodniałych tutaj biega. O, rybka w sieci, fajnie, fajnie schowana. Otwierana muszelka. O, biegnie na mnie? Nie, akurat nie. W ogóle, kurde, dziwne, że wygłodniałe jesteście, jak tu tyle ryb w okolicy. Aż dziwne. A tamte tereny, znaczy tam, bo tam jest mgła i te skały się tam wypiętrzają. Co to za miejsce jest tam, gdzie są te skały pokryte lekko śniegiem? To jest... Aha, to są dalej okolice wulkanu, okej, dobra. Ale śmiesznie, bo to wygląda jakby tam można było normalnie biegać. Znaczy te choinki postawione jedna obok drugiej śmiesznie wyglądają z tej perspektywy, ale tam by można było się dostać jeszcze. Oczywiście zgarnę wszystkie ryby, bo by można było je oddać cwaniakowi. Ja też muszę zostawić trochę ryb dla siebie, żeby mieć do gotowania. No ale to co? To będzie trzeba sprawdzić, jakie przepisy tego wymagają. Tam dalej jakieś krabonszcze jeszcze, więcej rybek. Także, kurczę, cwaniaki, wydaje mi się, że na dzisiaj osiągnęliśmy całkiem sporo. Mamy na pewno kolejny poziom wbity, mamy dużo rzeczy zebranych, mamy wyczyszczone też nowe tereny, poznane. Udało nam się upolować cięstwora pierwszego, chociaż to było naprawdę trudne zadanie. Zajęło mi trochę czasu, ale warto było. Naprawdę powiem wam, że to polowanie na cięstwora, nie spodziewałem się, że cięstwór będzie naprawdę aż tak twardym przeciwnikiem, ale cieszy mnie to również, bo zawsze wszyscy we wszystkich gotikach mówili, że cięstwory to są naprawdę koszmarne bestie, w ogóle jak z piekła wyciągnięte. A wiecie, koniec końców jak przychodziło do walki z cięstworem, to się go zabijało na 3 strzały, albo w ogóle nie robisz nam obrażeń żadnych. Ale widzę, że twórcy modyfikacji wzięli sobie do serduszka, że rzeczywiście cięstwór powinien być naprawdę paskudnym stworem, parszywą bestią potężnej postury i wzrostu. No i oczywiście wyszło. A tu widzę martwą kobietę na brzegu morza. Nie za dobrze. Zwłoki wraski. Nie wiem, kim jest wraska i czemu jej zwłoki tu leżą, ale smuci mnie ta informacja, bo pewnie ktoś jej szuka. A ja będę przynosił złą wiadomość. Smoczy korzeń na górze jeszcze rośnie. Świetnie. Sprawdźmy wraskę. Cześć wraska. Aż tak daleko. Ty, czekaj, wraska płynęła z nami na statku?
Miała amulet oświecenia, trochę złota, rybę i zniszczoną drewnianą skrzyneczkę. Wygląda jak w środku coś by się świeciło. Pamiętam, że szukałem jej na statku. O kurde, no tak! Co ty gadasz? O fuck, w ogóle nie skojarzyłem jej, że była na statku. Jakoś tak dziwne, nie ten. Skrzyneczka, w której coś się świeciło. Tej skrzynki szukaliśmy na statku według naszego bohatera. Możemy otworzyć tutaj co nieco. Wykradłem ją, okruchy magiczne 14. Co? I tam było, że wykradłem ją jakiemuś magowi? Czy znaczy, czarną perłę dostałem. Oh, damn bro, zajebiście, pięknie. O, jeszcze tu jakieś skórzane podyszce, spoko. Ta skrzyneczka mnie interesuje. Może otwórzmy ją na koniec odcinka. Będzie jakoś zwieńczenie finału. Równe 3400 sztuk złota. Boże, ja lubię takie okrągłe sumy. Ja, dobry pieniądz. Dobry pytos jest tutaj. Zobaczmy, czy ta skrzynka. Kurde, ale smutna sprawa z tą skrzynią. Wraska. Wraska, wraska, fajna laska. 100 równiutkie okruszków tutaj mamy. I gdzie ta skrzynka jest? Tutaj, z obok złota. Wygląda, jakby się coś świeciło. Sprawdźmy. Ciężki sztylet otrzymałeś. Okej, okay, no to całkiem nieźle. Już drugi chyba taki sztylet. Dokładnie, ciężki sztylet, wartość 280. Obrażenia, siła i tak dalej. No nic szczególnego, ale wraska. Boże, taki kawał cię stąd wyrzuciło. Czekaj, czekaj, a to oznacza, że... bo my jesteśmy tutaj. Szóstka to jest wioska Slimbach. O kurde, to ona wypłynęła w ogóle... Bo jakbyśmy teraz popłynęli tutaj, to byśmy dotarli do miejsca tam dalej, za tą dziurą chyba byśmy dotarli na plażę, gdzie nas wywaliło. A ona odpłynęła aż tutaj, tak daleko. Kosmos, naprawdę. Znaczy w ogóle nie fajna sprawa, bardzo smutna sprawa. Szkoda mi tej wraski, naprawdę. Teraz dopiero tak, znaczy dalej tak próbuję sobie przypomnieć, ale z tą skrzyneczką. Pamiętam, że rzeczywiście szukaliśmy jakiegoś towaru na statku, więc to pewnie na 90% było dla niej rzeczywiście. Ale że aż tak daleko. Fajnie też, że Martin skomentował tą sytuację, że rzeczywiście pamięta. No i co, jak i co? Wydaje mi się, że plaża wyczyszczona, wszystko żeśmy ogarnęli, znaleźliśmy zwłoki, wraski, smutna sprawa i w ogóle, ale co? Jesteśmy my, żyjemy i musimy lecieć dalej, także co jakiś sub, dzwonek, łapa w górę i komentarz ze swojej strony będą mile widziane, pamiętajcie o tym wszystkim, jeszcze opcja jest wspierania taka dodatkowa, ale tutaj to dla chętnych oczywiście, tylko nie zmuszam nikogo, wiadomo, tak, jeśli byście czuli potrzebę, to jest, tak przypominam, tylko też nie chcę specjalnie jakoś was namawiać do żadnych takich rzeczy, także po prostu tak, w ramach przypomnienia. Dobra, i się najedliśmy przy okazji jeszcze. I super, no to co, dzięki za dzisiaj i trzymajcie się z fajanki cieplutko. Na razie, cześć, pa, pa.